Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym cyklu podcastów Podkarpackie Rozmowy, jaka jest przyszłość Podkarpacia. Podcasty te są sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu PRO, Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest pani Ewelina Mazur, żona jednego z najbardziej, myślę, tutaj na Podkarpaciu aktywnych samorządowców, Arkadiusza Mazura, radnego Rady Powiatu Przemyskiego. Dzień dobry pani. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Chciałbym rozpocząć rozmowę od pytania od tego, jak wygląda praca młodego samorządowca od kuchni, przede wszystkim z perspektywy pani jako kobiety, która aktywnie wspiera męża w jego działaniach i w jego aktywności społecznej. Moim zdaniem praca młodego samorządowca to jest bardzo ciężka praca, ale to praca samorządowca nie jest zależna od wieku tak naprawdę samorządowca. Bo czy samorządowiec jest młody, czy ciut starszy, to nie ma znaczenia. Ważne jest jego zaangażowanie w tą pracę, bo wysiłek, w który wkłada, przekłada się na efekty. I są samorządowcy, którzy są bardzo zaangażowani w daną pracę społeczną, ale są też tacy, którzy pracują znacznie mniej. Więc zaangażowanie nie ma żadnego związku z wiekiem tego samorządowca. Jeśli chodzi o mojego męża, Arkadiusza, to muszę powiedzieć, że on należy do tych samorządowców, którzy bardzo angażują się w pracę społeczną. On spędza strasznie dużo czasu na pracę dla naszej małej społeczności. Jeśli chodzi o jego zaangażowanie, to wydaje mi się, że on poświęca większość czasu na tą pracę. Ja mogę pani powiedzieć może kilka słów na temat tych największych osiągnięć, ponieważ Arkadiusz jest już chwilę pracuje w samorządzie. Mogę pani wskazać pewnie takie jego największe sukcesy, które udało mu się zrealizować pracując jako radny i też być może kilka słów na temat tego, jakie ma perspektywy na przyszłość. Co jeszcze chciałby zrobić dla powiatu przemyskiego, dla województwa podkarpackiego? Moim zdaniem Arkadiusz jeszcze dużo chce zrobić dla powiatu przemyskiego, ponieważ on myśli cały czas o tym, co można robić dalej i co jest jeszcze potrzebne w powiecie przemyskim. Jeśli chodzi o jego osiągnięcia, to ciężko wybrać jedne. Przede wszystkim Arkadiusz bardzo dużo czasu poświęca na pozyskiwanie środków z zewnątrz. Stara się zorganizować jakieś pieniądze na drogi w gminie Dubiecko przede wszystkim, ponieważ jednak mieszkamy w gminie Dubiecko i dużo czasu poświęca na tą gminę. Na pewno mosty, jeśli chodzi o... Tak, stara się dofinansować mosty, które są budowane na terenie gminy Dubiecko. Ale oprócz tych inwestycji związanych stricte z infrastrukturą, też bardzo wiele aktywności związanych z taką działalnością obywatelską, chociażby koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne i różne inne organizacje społeczne, także sportowe. Wiem, że też Arkadiusz też działa w klubie sportowym Bachurzec. Może jakbyś mogła też kilka słów na ten temat powiedzieć. Tak, jeśli chodzi o klub sportowy Bachurzec, to jesteśmy założycielami i od 10 lat prowadzimy ten klub. Muszę podkreślić, że to jest całkowicie charytatywnie. Nie bierzemy za to żadnych pieniędzy. Zrzeszamy teraz pewnie blisko 50 zawodników w klubie i są to dzieci i dorośli. I muszę podkreślić, że dzieci nie uiszczają żadnych opłat, jeśli chodzi o uczestnictwo w zajęciach. Wszystkie środki pieniężne pozyskujemy z zewnątrz. Arkadiusz również działa w OSP Bachurzec, jest członkiem Rady Sołeckiej, charytatywnie angażuje się w różne akcje, honorowo oddaje krew. A jeśli chodzi o pomoc innym OSP czy koło gospodyń wiejskich, to też stara się po prostu pozyskać jakieś pieniądze dla tych organizacji. I uczestniczy w różnych wydarzeniach, które dane organizacje organizują. Patrząc na działalność pana Arkadiusza, widać już taką bliską współpracę z różnymi osobami, także ze świata samorządu, także właśnie innymi samorządowcami, chociażby ze szczeblu województwa, ale także z parlamentarzystami, chociażby patrząc na jego pracę zawodową, to współpracował właśnie z kilkoma parlamentarzystami. Obecnie pracuje w Brukseli i właśnie tutaj też pytanie związane właśnie z domem, jak to przekłada się na taką codzienną aktywność, no i też na takie obowiązki, powiedzmy, domowe i ogólnie jak wygląda państwa dom tak na co dzień?
Powiem tak, nasz dom jest zawsze otwarty, do nas zawsze można przyjść, zapukać, zadzwonić, zawsze ktoś otworzy, zrobi herbatę i porozmawia. Ale moim zdaniem taki otwarty dom to tak nie do końca dotyczy stricte budynku. To chodzi o otwartość człowieka i Arek właśnie jest takim człowiekiem, który zawsze odbierze telefon. Jeśli nie odbierze, to tylko dlatego, że naprawdę nie może, ale oddzwoni i nigdy nie pozostawi telefonu czy jakiejś wiadomości bez odzewu. Zawsze stara się pomóc. A jak łączy pracę zawodową, no ciężko jest to połączyć, bo kilometry, które dzielą miejsce zamieszkania, aktualną pracę, teraz po prostu już są kosmiczne. Ale wygląda to tak, że Arkadiusz przyjeżdża na przykład nad ranem, przebiera się i jedzie na jakieś wydarzenie. I nigdy nie jedzie też na takie wydarzenie z pustą ręką. Zawsze ma ze sobą cukierki dla dzieci, jeśli jest to występ artystyczny, bądź kwiatki czy czekoladki dla kobiet, jeśli to jest koło gospodyń wiejskich. Ciężko jest połączyć pracę zawodową z funkcją funkcją radnego powiatowego, ale myślę, że Arkadiuszowi się to udaje, bo stara się być jak na największej ilości wydarzeń, pomimo tego, że pracuje naprawdę daleko. No i też trzeba wziąć pod uwagę to, że prawda, oprócz tej pracy zawodowej musi znaleźć jeszcze czas także dla rodziny i przede wszystkim też na tą działalność społeczną właśnie, pracę w samorządzie. Jakby mogła Pani jeszcze może kilka słów powiedzieć tak od, jakby z własnej perspektywy, jak Pani ocenia obecną sytuację i co być może Pani chciałaby zmienić w najbliższej bądź w dalszej przyszłości? Nie chciałabym tu nikogo oceniać, ani nie wiem, kogoś faworyzować, tym samym mojego męża, ale uważam, że jeśli chodzi o samorząd taki właśnie nasz powiatowy, to można jeszcze wiele zdziałać i na pewno Arkadiusz chciałby wiele zdziałać. Mam nadzieję, że jeszcze uda mu się być w drugą kadencję, bo nie możemy się oszukiwać, że nawet jeśli wejdzie nowa, świeża osoba do samorządu, to ona potrzebuje czasu, żeby się nauczyć, żeby odnaleźć te kontakty. Arkadiusz te kontakty już ma. On wie, gdzie zadzwonić, gdzie pozyskać pieniądze. No po prostu wie, gdzie, do których drzwi zapukać. I jeśli dostanie taką szansę na kolejną kadencję, to myślę, że wykorzysta ją w pełni i wyborcy się nie zawiodą, bo naprawdę stara się bardzo. Wiem, ile czasu poświęca na tą pracę. On tą pracą żyje. I to już nie chodzi o jakieś kwestie finansowe, bo one nie są współmierne z tą pracą, którą on wkłada. No bo oprócz obowiązków takiego radnego, którym jest uczestnictwo w sesji czy komisji, no są też takie działania, których nikt nie widzi. Nikt nie widzi tego, że właśnie za każdym razem ma jakieś słodycze dla dzieci, czy kupujemy jakieś nagrody książkowe w jakichś konkursach. To są po prostu takie rzeczy, które nawet nie są widoczne w mediach społecznościowych, bo na zdjęciu na Facebooku widać po prostu, że Arek siedzi w pierwszym rzędzie i słucha jakiegoś występu artystycznego, a taki występ wiąże się z szeregiem przygotowań. On musi przyjechać, często właśnie nad ranem i bez śniadania jechać dalej. I pewne niektóre są takie dni, że są trzy wydarzenia. On tylko przyjeżdża, przebiera się i zmienia prezent przysłowiowo dla tych organizatorów takiego wydarzenia. Powoli zmierzając do końca, pozwolę sobie zadać pytanie ostatnie. Ono dotyczy aktywności w mediach społecznościowych i roli mediów społecznościowych w budowaniu, w kreowaniu wizerunku, przekazywaniu też informacji mieszkańcom na temat poczynianych działań, tego, co udało się zrobić, planów na przyszłość, realizacji swoich celów zawodowych, celów społecznych. Jak Pani ocenia właśnie rolę tych mediów społecznościowych we współczesnym świecie, w budowaniu właśnie wizerunku swojej własnej osoby, czyli tutaj mam na myśli Pani męża w tym wypadku? Uważam, że media społecznościowe są potrzebne, ponieważ jeśli Arek nie przekazałby takiej informacji, że udało się pozyskać pieniądze na, nie wiem, budowę danej drogi czy jakiegoś przepustu w moście czy coś w tym stylu, to nikt by o tym nie wiedział. Nie wiedziałby nikt, że ktoś w tym uczestniczył, że musiało być napisane jakieś pismo, jakaś prośba, żeby zostały wykonane setki telefonów w tej sprawie. I pocztą pantoflową chyba nie byłoby tak łatwo wszystkich poinformować, że tak to działa, że tak się pozyskuje pieniądze, że to nie jest tak, że po prostu pieniądze spływają z nieba. Nawet na przykładzie naszego klubu wiem, że my też pozyskujemy pieniądze ze środków ministerstwa i trzeba napisać projekt,
później musi być zostać odpowiednio rozliczony, więc to nie są łatwe sprawy. Media społecznościowe pomagają, bo tym sposobem możemy poinformować rzesze ludzi o tym, że jakoś się działa. Super, to ja serdecznie dziękuję Pani za rozmowę, za poświęcony czas i pozostaje życzyć sukcesów, a Państwa zachęcam do obserwowania nas w mediach społecznościowych, do lajkowania, komentowania, do dzielenia się swoimi przemyśleniami, pomysłami, także może w kontekście też kolejnych osób, które warto by było zaprosić do naszego studio i wspólnie rozmawiać na temat przyszłości naszego województwa. A co warte podkreślenia, Pan Arkadiusz był jednym z panelistów debaty na temat przyszłości powiatu przemyskiego, które organizowaliśmy na terenie gminy Bircza. I zachęcam także Państwa do tego, aby zapoznać się z raportem na temat przyszłości naszego województwa, który jest dostępny na naszej stronie internetowej. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.